Jak najemcy mogą zniszczyć ci życie! Cześć, nazywam się Robert Jarczyński i początkowo z moimi najemcami miałem przechlapane. A dziś po 10 latach zajmuję się budową pasywnych portali mieszkań na wynajem i mamy to wszystko ogarnięte w procesach i. Myślę, że dość dobrze dbamy o majątek naszych klientów. W dzisiejszym odcinku chciałem pokazać pewną drogę, którą przeszedłem. Tak, na początek, wiecie, założenia versus praktyka. Nie? Bo w teorii wszystko jest pięknie, ale, no cóż, praktyka różni się od teorii bardzo. Stąd mam kilka takich. Yy, Historie, które y, pokażą ci, jakie mnie spotkały problemy. To nie były jakieś takie najpoważniejsze, albo te najpoważniejsze, to powiem w innych odcinkach, ale przygody z najemcami, które mnie spotkały. Każda jedna mnie czegoś uczyła. I każda jedna też kończyła się po aktualizacji umowy. Więc nasza umowa od 10 lat ewoluuje od, stro od jednostronicowej, potem miała 10, potem miała 8, a potem 7. Bo niektóre zapisy po prostu y zgrupowaliśmy w inne zapisy i także przyłożyliśmy się do selekcji najemców bardziej. Pierwsze co, słuchaj, a propos, a propos sprzątania. To jest taki punkt, że jeżeli wynajmujesz. Apartament cały różnym ludziom, czy jakieś mieszkanie, po prostu jakimś, jakimś ludziom, to generalnie nie ingerujesz w to, co jest w środku. A ingerować trzeba i sobie zapowiedzieć najemcy, że raz na miesiąc, dwa, trzy, chcesz tam przyjść, zobaczyć, czy wszystko w mieszkaniu ok, spisać liczniki i sprawdzić, czegoś nie potrzebuje. Tak się mówi, to jest prawda, ale równocześnie chcesz też sprawdzić, jak ten najemca dba o mieszkanie. I w najczęściej dbają o to mieszkanie. Czasem się zdarza, że wchodzisz, patrzysz: wow, jak pięknie, jak ładnie pachnie, jak wszystko jest wy, 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 wypachnione, wysprzątane. W ogóle: wow, cudownie, takich najemców byśmy chcieli mieć. Czasem zdarza się rzecz odwrotna. W przestrzeni publicznej najemca wygląda normalnie, zachowuje się normalnie i wszystko jest gitara. Wchodzisz do środka, <laughs> a tam po prostu tabuny różnych rzeczy jakichś walniętych, pogniecionych, poniszczonych. Był kiedyś najemca, który miał setki, jak nie tysiące puszek zgniecionych, po których chodził w pokoju, na których spał później. Nie było tego widać. Był też najemca, któremu też nic kiedyś nie powiedziałem, nie miałem takiego zapisu w umowie. Hodował sobie szczury. No, w klatce. No przecież nie powiedziałem mu, no one nie, za, nie wadzą poza klatką i tak dalej. Poza tym, że po pierwsze śmierdziało eee, w całym mieszkaniu faktycznie. Po drugie, jak się wyprowadził tych trocin i w ogóle innych rzeczy zostawił po tych, ym, po tych ym, szczurach. A po trzecie tego jednego szczura zostawił nam. I to zostawił nam z rozmysłem, i potem najemczyni kolejna, która przyszła, no tam zapukała kiedyś do nas, jak już zamieszkała po nim, mimo że było generalne sprzątanie, to powiedziała: Panie Robercie, mamy chyba jakiegoś lokatora niechcianego. I mówi o czym pani mówi? No, chyba mamy szczura. Słuchajcie, no wtedy było mi chyba rekordowo wstyd w życiu w kontekście najmu nieruchomości. Skończyło się tak, że mm, zamknęliśmy drzwi do kuchni, wszystkie szafki po prostu odsunęliśmy i rzeczywiście taki sobie tam szczurek wypuszczony przez naszego byłego najemcę sobie latał i trzeba było się z nim rozprawić. To jest podstawa do tego, żeby rozwiązać umowę, więc mm, no sorry, naprawdę wtedy było mi rekordowo wstyd. Żeby było śmieszniej. Tego najęcę wielokrotnie w życiu spotkałem. Mimo, że mijał mnie czasem pół metra ode mnie, nieważne, pół metra, metr, dwa, trzy. Widział mnie, nigdy w życiu się nie ukłonił, zawsze udało, że mnie nie widzi, za każdym razem. Stąd jestem przekonany, że zrobił to z pełnym rozmysłem i doskonale wie, co zrobił. To też w ogóle po ludziach widać, że jak ktoś. Z ilością, z ilością, z ilością, z ilością najemcami. jak jestem w łodzi gdzieś, spotykam się czasem, takim, który będę 5, 7, 8, 10 lat temu, no mówię, bo dzisiaj tym się sam nie zajmuję, to no to te osoby, niektóre bardzo uprzejmie się po prostu kłaniały i było jakby w porządku. Stąd doprecyzowanie warunków, dopilnowanie sprzątania, dopilnowanie zasad higieny w lokalu to jest Twój interes. Zdarzyło się również mi coś takiego. <laughs> Słuchajcie, mieszka pięciu czy sześciu, sześciu najemców w jednym mieszkaniu. W trzech różnych pokojach, bo to jeszcze był czas najmu, na yy, gdzie pokoje były dwuosobowe. W jednym tygodniu wyprowadził się jeden pokój, przyszedłem odebrać. Wszystko posprzątane, powierzch, po, tak, po powierzchni wytarte, wszystko spoko, czyściutko. Oczywiście odebrałem opcję protokół, wspaniale, oddałem kaucję. Siema, siema. Drugi pokój, dokładnie to samo się stało. Tak samo, tu już było mniej ciuchów, mówię a to, a to nie nasze, to tamtych, my zostawiamy, tutaj jest trochę jeszcze brudu, ale oni posprzątają. No i potem wyprowadzali się ci trzeci. No i ci trzeci, ostatni, ten trzeci pokój się wyprowadzał, też posprzątali wszystko powierzchownie, tu pod samą No ale wtedy nauczyłem się, że. Yy, wtedy nauczyłem się prostej rzeczy, że. Yy, nie chodzi tylko o to, jak. Znaczy, tak, po pierwsze, nie można rozliczyć najemców, tych pierwszych. Jak się jeszcze wszyscy nie wyprowadzili. Bo tak, to cała kwestia spada na tych ostatnich najemców. To po pierwsze. Po drugie, em, wszystkie rzeczy trzeba dotknąć i wszystkie rzeczy trzeba odsunąć. Lodówkę, pralkę. Yy. Wszystkie łóżka, szafy. Bo jak nie, to skończy się to w ten sposób. O, a ta szafa, dlaczego tutaj stoi? A, bo tak jest ładniej. Mhm. Odsunie, że tam ściana cała opierniczona, na przykład do malowania. Więc sprzątanie jest bardzo ważnym punktem, nie wstydź się o to prosić, i generalnie miałem wielokrotnie takie sytuacje o sprzątanie, że jak się tego nauczyłem i po prostu wszystko dotykałem i odsuwałem, to dopiero chodziło o, 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 to tak przypadkiem zapomnieliśmy i tak dalej. Sprzątanie jest mega ważnym punktem. To sprzątanie, o którym Wam powiedziałem, yy, no to to był sam początek, to był pierwszy sezon. Ja zająłem się tym w roku 2012, to, to jak gdyby jak te umowy się skończyły. I najemcy się wyprowadzali, to chciałem tam zrobić jakieś malowanie. Wtedy. Yy, tak myślałem, żeby to malowanie zrobić, ale kiedy zobaczyłem, ech, jakie rzeczy są za pralką, jakie rzeczy są za lodówką, no to dla. Może tak, żeby to wytłumaczyć konkretnie. Zużyte patyczki do uszu. Zużyte prezerwatywy. Zużyte podpaski. No od młodych najemców. Którzy się ładnie uśmiechali, i wszyscy byliśmy w tej samej przestrzeni, wyglądający ładnie. Komu takie coś do głowy przyszło? Co to nazłość było robione, czy to tak, takie były świnie, mówiąc w skrócie, nie wiem. Ale fakt jest faktem, że takie rzeczy trzeba dopilnowywać, i nie chcemy takich rzeczy mieć. Stąd yy, wszystkie największe ciosy są, z reguły, na początku, wtedy, kiedy musimy zapłacić frycowe. Tak samo miałem takiego najemcę, który też poprosiłem go, żeby posprzątał. Yy, na wyprowadzkę, no ileś razy go prosiłem, yy, posprzątał. Tak twierdził. No dobra, przychodzę do tego jego y, pokoju, pytam się, gdzie ty posprzątałeś. No jak to? Wyrzuciłem śmieci, wszystkie rzeczy posprzątałem, tak? Reszta należy do pana. Okej, okay, a okna? Okien nie używałem. No, oczekiwaliśmy, że okna będą wyczyszczone. No więc jak pokazałem mu, co należy posprzątać, z wielkim oburzeniem się wyprowadził, że absolutnie ta umowa nie dotyczy takiego sprzątania. Więc to też w umowie trzeba dookreślić, określić, tego bardzo pilnować, bo jak nie, to ja za to pierwsze sprzątanie z tą lodówką, co powiedziałem, to zapłaciłem w roku 2013 600 zł. Zdarzyło się też, że jak już docisnąłem najemców, taką firmę, która w Łodzi nagrywała bardzo popularny serial, nagrany w Polsce, na platformie Netflix, no, więcej nie powiem, ale jak ktoś będzie dociekliwy, sprawdzi sobie, co to, co to, gdzie to było nagrywane i która firma to nagrywała, to pracownikom tej firmy udostępniliśmy, udostępniliśmy mieszkanie. To były tam takie przeboje, że do nowego mieszkania wprowadziło się kilku filmowców, po dwóch miesiącach ich wyrzuciliśmy. A umowa była na dłużej podpisana. Mieszkanie po dwóch miesiącach było zdewastowane, zapuszczone, wszystkie fugi białe były czarne. Skończyło się także tym, że znaleźliśmy u nich kontrolując mieszkanie narkotyki, które teoretycznie powiem zgłosić na policję, ale ponieważ mieszkałem w tym budynku, po prostu się przestraszyłem, myśląc sobie: hmm, to co? Zgłoszę to komuś, a tu jest, powiedzmy taka ilość. Nie znam się na tym, ale mówię taka ilość, że boję się, że po prostu ktoś może zrobić mi krzywdę. Na w świecie takiej rzeczy się kiedyś przestraszyłem. E, więc powiedziałem, ja tego nie widziałem, wyprowadzacie się na kopach stąd dziś. I w zasadzie nie ma was. E, zdjęcia wtedy wszystko porobiłem, mówię, musi się rozliczyć za wszystko. I teraz, kiedy zmusiliśmy ich do sprzątania, bo już się nauczyliśmy tego, to za pierwsze sprzątanie zapłacili 600 zł. Nie starczyło, zwróciłem uwagę na wszystkie mankamenty i niedociągnięcia, za drugie sprzątanie zapłacili 1200. A potem za oddanie kaucji zapłacili też jakieś 2000 złotych dodatkowo, tak? I nie mówię, że wow, takich, że tak powiem, docisnęliśmy, tylko dzięki doświadczeniu, bo to było w 2017 roku. Dzięki dociśnięciu tych osób, bo mieliśmy do tego prawo, bo mieliśmy już doświadczenie, jak tego pilnować, no to zaoszczędziłem te pieniądze i na sprzątaniu, i na kaucjach, uszkodzeniach i tak dalej. I zapobiegliśmy dalszej dewastacji naszego lokalu. Więc. To, że ktoś jest dla Ciebie miły i w ogóle fajnie tu w przestrzeni publicznej działamy tak samo, tak jak wejdziesz do, do niego do mieszkania, zobaczysz, jak on mieszka, to może się okazać, że o, -o mm -mm, on ci tam narobi masę uszkodzeń, to trzeba działać. Kwestia, na no, przykład, dlatego bardzo ważny punkt jest nauczyć ludzi sprzątać po prostu i tego wymagać i po prostu nie tak brutalnie, ale Konsekwentnie. Kolejna kwestia to płatności. Wyobraź sobie, że pojawia się czasem najemca, który mówi, że chętnie wynajmie, chętnie wynajmie, ale on ma wątpliwości, czy go będzie w ogóle stać i czy będzie w stanie płacić, ale spokojnie coś wymyśli. Ale wierzę. Hm. No nie, wrażliwy punkt. Jak najemca nie ma na kaucję, to nie wolno mu wynająć tak w ogóle. Nie? A były takie historie, że np. pojawia się taka Greczynka. Słuchajcie, która yy, też yy, to jest historia Greczynka i Turcy. W dużym 90-metrowym mieszkaniu, które wynajmowaliśmy na pokoje, jeszcze wtedy takie duże, dwa dwupokojowe i jednopokojowe, to był rok 2014, musi zaczęli do Polski przyjeżdżać. No więc miałem trochę problem z najmem. Wtedy wynająłem dwóm turkom, bo oni takie ogromne pokoje, sami i jednej Greczynce. Z tego Turcy znaleźli mnie przez uczelnię, a, a Greczynka znalazła mnie w taki sposób, że przyjechała w miejsce tam oddalone na jakiś czas od uczelni, poszła do kilku sklepów, pytając, gdzie tutaj ktoś wynajmuje. W sklepie ją skierowali do nas, no bo tu, że obok jest taka firma, co wynajmuje, przyszła, bach, ona chce wynająć. O, w ogóle totalnie nietuzinkowe podejście. Tak sama znalazła po lokalizacji, czy w tej lokalizacji chce mieszkać, czy to jest jakieś miejsce wolne. Tylko raz się z czymś takim spotkałem na tysiąc najemców, którym wynajęliśmy. Więc bardzo fajna statystyka. No i... Powiem tak, to był koszmar dla mnie, bo to, że ktoś dla ciebie jest miły i uśmiechnięty, tak jak mówię, i jest z Europy, to wcale nie znaczy, że się dogadamy. No bo mimo tego, że mieli zakaz palenia, i tak było najarane w tym. E, mimo, że był zakaz picia, i tak wyrzuciliśmy z 300 butelek później. E, pomimo tego, że był zakaz imprez, chociaż nie było żadnych konsekwencji, no to impreza była dwa do trzech razy w tygodniu. Razny tam zareagowałem, a, a mieszkałem w tym samym budynku piętro niżej. No to, um, tam, gdyby raz wszedłem, to, no to było, nie wiem, z 50 osób w mieszkaniu. Na bardzo grubej, mega imprezie. <gry> Więc trzeba po prostu wpisywać, yy, wpisywać kary za robienie imprezy to solidne. No i żeby było śmieszniej, yy, wszelkie uszkodzenia ścian i tak dalej, oni wszyscy nie winni. Zupełny standard. I jeszcze, żeby było śmieszniej, greczynka, o której mówię, miała. Koniec umowy z końcem lutego. Z końcem lutego. No i ym, Turcy mieli z końcem czerwca? Tak, oni mieli do końca czerwca. I wyobraźcie sobie taki patent. Przychodzi Grecznika, ten dzwoni do mnie grecznik, w styczniu, no bo ona musi już nowego. Czy, czy tutaj ona chciałaby kolegę Greka, żeby który by zamieszkał za nią, ona mu wskaże, żeby, żeby zamieszkał? Ja się oczywiście powiedziałem: Dobra, spoko, jasne, nie? no, ale w domyśle ty wiesz, że on przyjeżdża. Okazało się, że wymyśliła tak, że ponieważ ci Turcy wynajęli pokoje dwuosobowe osobo, samodzielnie, dogadała się najpierw z jednym, a potem z drugim, że może mieszkać u nich, w sensie tak, jakby, że się dołoży do czynszu i tak dalej. Wyprowadziła się chyba 1 lutego. Od 1 lutego mieszkał już kolega Grek, z którym ona podpisała umowę, bo go puściła w ogóle tą samą umowę. Jak gdyby taką cesję umowy sobie zrobili. Przy okazji ja przyszedłem w połowie tego, bo nie wiedziałem tego, w połowie mm, lutego. Yy, Myślałem, że po prostu odwiedzę, patrzą tu i mieszkam, Więc o co chodzi. A no, tak, mówiłem Ci, kolega już przyjechał i tak dalej. Ale kiedy? No, dwa tygodnie temu. Jak dwa tygodnie temu? No ale o co chodzi? Przecież zaluty zapłacone. No tak, ale to ja powiem wszystko wiedzieć. Nie, nie zobacz, ty jest umowa, tu, Cesja, ja się wyprowadziłem, nie mieszkam. To gdzie mieszkasz? W pokoju obok. Jak pokoju obok, Przynajmniej jedna osoba mieszka. Tak, ale płacimy taką samą cenę za jedną i za dwie osoby, więc oni mi pozwolili, więc luz. Pierwszy live z którym się zetknąłem, potem trzeba było dodać, kto dokładnie mieszka. W danym, w danym mieszkaniu, w danym pokoju. I dlaczego jest taka, a nie inaczej? I z czym się wiąże, jeżeli to zostanie złamane? Kolejna kwestia. Wyobraźcie sobie, że ona z końcem maja, bo mieszkała tam luty, marzec, kwiecień, maj, u tych chłopaków, tak na zmianę w zasadzie, żeby było śmiesznie, i równocześnie przekonała chłopaków, że jedziemy do Berlina, bo tam jakaś coś, coś, coś 1 czerwca, tu wyjeżdżamy i w ogóle czy tam nie wiem, czy 1, czy 5 wyjeżdżamy tu, 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 tu. tu. Nakręciłeś, kupili bilety, że wyjeżdżamy się sobie. O, jak dobrze, wyprowadzą się tego 5 czerwca i tak mieli umowę do końca czerwca. Do końca czerwca i tak mieli umowę. Więc i tak musieli mi zapłacić. Więc mówimy, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, wyjeżdżamy. Ja mówię, okej, okay, no to mm, musimy się rozliczyć. Zwalniamy, mu się sobie, ojej, to dziękuję, że, że się wyprowadzają wcześniej. A nagle ona, dzień wcześniej, pisze, że no, coś tam się jej pozmieniało, chłopaki już siadają do samolotu jutro, a ona pisze, że no, coś się pozmieniało, ona musi jeszcze trzy dni zostać, nie ona do nich to jedzie. Okej, okay, no dobra, byli zdziwieni, nie? Więc zdajemy lokal, chłopaki się wyprowadzają, bach, bach, a ona tu jeszcze zostaje trzy dni, mówi, i ona tu i zostanie. Po czym chłopaki pojechali, i że było śmiesznie, uszkodzeń było tyle, że nie starczyło na kaucję. No więc chłopaki z Turcji, no mówię, sorry, no to musicie mi donieść. Co nam zrobisz? Nic. Prawnie, w zasadzie, chyba nic nie mogłem im zrobić. Ale wymyśliłem, tak, oni nie znają przepisów, jakie są w Polsce, nie znają przepisów, jakie są w Unii Europejskiej. No więc blef. Blef za kilka tysięcy złotych, który działa po dziś dzień. Słuchajcie, Unia Europejska to są spójne granice. Wy nie wiecie, bo jesteście spoza. Jeżeli mi nie zapłacicie, mamy umowę, mamy zdjęcia, protokoły, wszystko, podamy Was do sądu. No i, no i co z tego? W Polsce Was nie ściągniemy, ale wyślemy to wyślemy to do sądu, a potem pójdzie to w taki sposób, że gdziekolwiek, jeżeli przynajmniej 5 lat przekroczycie granicę z Unią Europejską, to jest bardzo prawdopodobne, że was po prostu na, samolotem czy gdzieś na granicy mogą was zatrzymać i mogą was po prostu, gdyby bo, bo, bo tutaj wyrok zostanie e, zasądzony, będą pieniądze należne, plus odsetki, plus koszt działań tutaj służb. Więc jak was złapią, no to teraz macie do zapłacenia półtora tysiąca, a wtedy będzie może z pięć albo sześć. W ciągu pięciu lat to jest w ogóle nieraz, to się pewnie zdarzy, bo już się nieraz zdarzyło i tak raz do roku ktoś taki nam płaci, więc wasz wybór. Chwilę się zastanowili, poszli do bankomatu, przynieśli pieniądze w gotówce do Brawach, rozliczenie grzecznie. I wyjechali. No i ta Greczynka zostaje. No i zostaje 3 dni. A nie zostajesz 3 dni, bo nie masz prawa do lokalu. A ona zostaje. Dlaczego? Bo oni mi pozwolili, mają opłacone do końca miesiąca, więc zostaje. No to rozumiem tę logikę, ale skończyło się to w ten sposób. Że po prostu powiedziałem, nie masz prawa do lokalu, zabrałem klucze, protokół podpisany, zdany, yy, zdane są, że tak powiem, te mieszkania, pokoje, zamknąłem drzwi i tak dalej. Popłakała się, że ją oszukuje. No przecież ona ma prawo tu mieszkać do końca miesiąca, żeby było śmiesznie pół roku właściwie za darmo. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Lifehack jak 150. Po prostu takie rzeczy też się jak najbardziej zdarzają. Kolejna kwestia, którą sobie napisałem. Litość. Słuchajcie, powiedziałem to na jednym z ostatnich filmów. Za każdym razem, gdy spotykasz się z najemcą, który nie płaci i próbuje w tobie wzbudzać litość, to nieważne, czy ją czujesz, czy nie. Ale o poza tym, na wyższym poziomie, powinieneś sobie zdawać sprawę, że to poczucie litości jest A, manipulacją, służy B, służy do czegoś, do uzyskania czegoś. I choćby tam cała rodzina była chora na raka, choćby dzieci nie miały co jeść, choćby umierały z głodu, nieważne, proszę się wyprowadzić. Dlaczego nieważne? Dlatego, że jak odkryjesz ten blef, to więcej tak nie próbują. Budowlańcy tak często robią, typu, panie, pan musi zapłacić, bo ja tutaj w ogóle dzieciom muszę dać coś do jedzenia, a jak nie, to Boże, to co ja mam w ogóle w lombardzie, wszystko pozostawiać, już nie mam więcej co zostawić, bo tutaj też mi ktoś nie zapłacił i tak dalej, i tak dalej. Dałem się na to parę razy zrobić. Ale kiedy powiedziałem kiedyś, wie pan co, pana leasingi czy pana yy, komornicy zadłużenia to nie mój problem. Tylko pana. Więc sorry, ale... I wiecie, czy on nigdy więcej nie próbował? Ni nie chodzi o to. Osoba, która faktycznie tak ma, to by. Wie pan, co ja bardzo panu przepraszam? no, no Miał pan 2000 teraz, liczyłem, że pan 2000 zapłaci, no, chociaż 300 złotych, tak naprawdę, chociaż cokolwiek. To już jest takie jakby proszę nie o litość, ale, tak, ale to nie jest, mówię, to nie jest wzbudzanie litości, chociaż 300 wy, Bardzo proszę. Nie zdarzyło się przez 10 lat, jak się tym zajmuję, ani razu coś takiego, co znaczy, że też te wszystkie rzeczy były blefami. Yy, więc wszelkie wzbudzanie litości, stop. No to. Hmm, powiem tak, miałem taką najęczynię. Słuchajcie, pół roku. To był mój początek, tak? Pół roku nie płaciła. Ale ja dopiero po pół roku się zorientowałem, że tam do niej pójdę. Wybrałem się do niej. Pukam. Dzień dobry, pani Iwono. Bo zauważyłem, że pani pół roku nie płaci. Może pani będzie płacić już wreszcie, co się stało, może coś pomóc. Nie, nie, proszę pana, miałem problem, ale już będę płacić. Teraz dopłacić podwójnie, każdy czynsz, więc w pół roku to ureguluję. Okej, okay, dobrze. No to wiecie, ja tak, no, no jest problem, to jest na ja się czuję odpowiedzialny, no to, no dobrze, to się, jeżeli się możemy umówić tak, że pani zapłaci, to ja też mogę pójść pani na rękę, żadnych odsetek, kar, nic nie naliczę, w porządku. No a dobrze, to wszystko? To wszystko. No to do widzenia. Puff. Drzwi zamknęła, nie? Ja tak wracam do domu i myślę sobie tak, hmm. kurde, no, ktoś pół roku nie płaci, ktoś, że tak powiem, no ja mogę tej osobie tutaj różne rzeczy zrobić, mówię po względem prawnym, a przynajmniej na różnych nieprzyjemnościach, przez różne nieprzyjemności może to przejść. I taka osoba mówi mi. No to dziękuję, do widzenia, bów, nie? Ale nie ma czegoś takiego. Bardzo przepraszam. Yy, uprzejmie panu dziękuję. Nie chciałam. To wszystko wyprostuję, proszę się nie martwić. To są tylko przykłady, ale tego typu komunikat, nie? Że gdyby, przepraszam, nie było moim celem tutaj wprowadzać jakieś zadłużenie czy zamęt, to zrobiłem, no, albo miałem trochę kłopotów, przepraszam najmocniej, no, ale zobaczcie, w każdym zdaniu przepraszam. To się nie pojawiło, nie? I stwierdziłem tak: Kurczę, to jest gra. Ja się wtedy obudziłem, pierwszy raz. Mówię, to jest gra, ta osoba przyszedłem, miałem do niej jakiś problem, ona problem rozwiązała. Pff, do widzenia, nie? Mówiłem, aha, tam nie było wdzięczności, to jest zabawa. No i co? Poszedłem potem do zarządcy budynku i też tam, że jakieś zadłużenie w związku z tym lokalem jest. No i ten zarządca mówi mi, tak, my znamy tą lokatorkę, ona jest tak, że płaci, 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 trochę tam, po, to, potem trochę nie płaci, potem jej się zwróci uwagę, potem płaci, 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 i tak do ostatniej płatności i znowu zaczyna. No więc stało się dokładnie tak, że na ostatniej płatności już się zaczęło robić zadłużenia, no to ja do niej wypowiedzenie do umowy najmu. I się zaczęło. Przychodziła ciocia z urzędu skarbowego, żeby z porozmawiać. Przychodziła mama, opowiadając, jaka to ona jest chora i córka jest chora. Przychodziła ona, opowiadając, jaka to matka jest chora i ją wpadziła w długi e... ogromny teatr. Wszystko fajnie, ale to są wasze problemy. Wasz krzyż, nie mój. Nie wierzcie nie swojego krzyża na siebie, więc to jest kolejna kwestia. Wynajmowanie najemcom jest to wynajmowanie ludziom i obcowanie z ich problemami, zaglądanie w pewien sposób do ich szafy. Jest tutaj bardzo. Po pierwsze, najem wychowuje, bo Twoje założenia, a to, co będzie w praktyce, to się będzie różnić i to mocno. I druga sprawa, jeżeli masz miękkie serce, to musisz mieć twardą dupę. Tak się mówi i to jest prawda, bo za każdym razem zapłacisz wtedy, kiedy się nad kimś tam zlitujesz. Znaczy, nie chodzi o to, żeby być osobą bezduszną, bo to rozróżnijmy troszeczkę. Tylko chodzi o to, że w tej sytuacji wielu najemców. Próbuje tam różnego typu niuansów, które na końcu będą Ciebie kosztować i są manipulacją. Stąd trzeba się umieć przed tym po prostu obronić. No i oczywiście, <laughs> kupiliśmy też kiedyś kamienicę na obrót. Też byli najemcy, tak zwani oryginalsi, którzy też wszystkie historie świata, wszyscy ich oszukują, oni są pokrzywdzeni, oni są niewinni, oni by wszystko chcieli. Tutaj z sercem przychodzą, ramiona otwarte. Tylko mają stare umowy, nie dało się ich łatwo wyrzucić. Mistrzowie świata mieli od 2012 roku wyrok eksmisyjny z przyznaniem lokalu socjalnego, którego gmina nie realizowała. No i tak to trwało, że sobie 10 lat mieszkali za darmo, tak naprawdę w takim budynku. Masakra. I oszustwo. Yy, kwestia kluczy do mieszkania. Słuchajcie, kiedyś miałem tak, że właśnie na samym, też na samym początku, najwięcej błędów było na samym początku, czyli w 2012. Jest sobie jeden lokal Pusty, wolny, w budynku, yy, yy, w którym kupiłem, tych lokali kupiłem więcej niż jeden. No i <laughs> wchodzimy do jednego pustego lokalu, a tam śpi najemca. Jakiś, jakiś człowiek obcy, nie wiadomo kto to jest. W ogóle, o co kaman, tak? Awantura się zrobiła na policję i tak dalej. A on zadzwonił do najemczyni z innego mieszkania, która wcześniej mieszkała w tym mieszkaniu. Ona się przeniosła, dorobiła sobie klucze i mu przekazała, a tam śpi, bo tam puste jest. Hmm, no taki mały myczek, nie? To darmo sobie śpi. Nawet jakby nic nie uszkodził, to tak, tu po cich, cichaczem stoi pusty, to możesz. No pytanie, nie? Etyka, moralność, jeszcze parę innych rzeczy. Dla, nie, dla kogoś tam robić, jestem sprytny, nie? Nie kumam, że komuś kogoś oszukuję. Tak samo, kwestia warunków umów. Jeżeli masz warunki umowy, to kiedy ktoś o coś negocjuje, to jest dobry, dobry wyznacznik. Ale jak mieliśmy umowę, która była spójną całością w jakiś sposób, była bardzo restrykcyjna, ktoś to negocjował warunki umów i mi zależało, to ja negocjowałem te warunki umów. Ale nauczyłem się później, że Żadnych warunków nie mogę negocjować. Dzisiaj, kiedy ktoś z nami chce negocjować, mówimy, to możemy negocjować tylko termin wprowadzki, szanowni państwo, ani kwoty, ani warunków. Jak to? No bo jeżeli ktoś negocjuje, no nie, no bo tutaj on nie ma zwierząt, ale czasem znajomi przychodzą ze zwierzętami, więc nie chce zakazu zwierząt, on by chciał tylko to usunąć, on nie będzie ze, ze, ze zwierzętami mieszkał, ale, ale generalnie z nami czasem są i nie chciałby podpadać, nie? I on obiecuje, że tak będzie. Dobra, za pierwszym razem wykreśliłem to milieś lat temu. Po czym mija tydzień, goś mieszka ze zwierzęciem, nie? Ale jak? Nie wolno. No ale myśmy negocjowali, że nie ma tego zakazu. Znajomy wyjechał za granicę i psa zostawił na cały rok. No i co? Tak samo z paleniem, imprezami i wszystkimi innymi zmianami umów. Te zmiany umów nie mają służyć tylko tak, tylko teoretycznie, tylko właśnie po to, żeby ta osoba dokładnie, że tak powiem, chciała, chciała ten przepis łamać. Więc żadnych negocjacji, żadnych zmian, żadnych innych rzeczy. Dalej, wszelkie, jeżeli po drugiej stronie jest firma i dzwoni ich prawnik, że on tutaj ma doświadczenie, by chciał tylko tam negocjować tylko drobną zmianę, to samo to samo było. Nie zdarzyło mi się jeszcze przez moje 10 lat kariery i tysiąc podpisanych umów, no, nie zdarzyło się, żeby prawnik, który ze mną negocjował warunki umów, żeby to doprowadziło finalnie do podpisania umowy. Ani razu, jeżeli chodzi o podpisanie umowy najmu. Po prostu tego nie negocjujemy. Chcecie negocjować, luz, przyjmuję, szanuję, nie. I już. No i kwestia dokręcania śruby. W jednym z poprzednich filmów mówiłem, że na początku trzeba mocno dokręcić śrubę, tak samo na poziomie umowy ją respektować, a potem ewentualnie ją poluzniać, a nie w drugą stronę. Za każdym razem, kiedy mm, nie dookreślić najemcą House Rules, czyli tych, za, tych yy, zasad panujących w domu, a potem oni, że tak powiem, żyją tak, jak im się wydaje. O czym mówię? Proszę zdefiniuj mi sam dla siebie. Gdybyś ty był najemcą, co to znaczy dobry najemca. Co robi dobry najemca? Tak faktycznie. Tak dla siebie, nawet to wypisz czy zastanów się, jestem przekonany, że jak to określisz, to byśmy mieli skonfrontować o opinie, opisy, co to znaczy dobry najemca, to by pewnie się pewna rzecz powtarzała, ale. Byłby, byłby też rozjazd, jeżeli chodzi o, o zakres tego określenia, co znaczy dobre najemca, Więc to ty musisz określić, co to jest, kto to jest dobre najemca, jak się zachowuje i jak ma funkcjonować w Twoim mieszkaniu. Więc, jeżeli tego nie dookreślisz i ktoś tam u Ciebie zamieszka, a potem to dookreślisz, czyli dookre, dokręcisz śrubę, to jest efekt jest taki. Obraza majestatu foch, i on się wyprowadza, bo on tu na takie warunki nie będzie przestawał. to ja takie zachowanie widziałem wielokrotnie i. Wielokrotnie było to obracane w kierunku, on nie akceptuje czegoś takiego, on jest ponad to i tak dalej. Gdzie podczas równocześnie wyprowadza się ktoś, bo na przykład nie umie sprzątać. Albo nie umie uszanować czyjeś gdzieś tam, jakiś stosunków międzyludzkich na jakimś poziomie. Więc z reguły nieważne, jaka była oprawa, to akurat było zachowanie, gdzie po prostu ktoś nie akceptował tej zmiany, to było ponad jego siły. I najczęściej te siły to wytrzymywał 2 do trzech tygodni, max miesiąc. I już był wielki problem, bo on nie może wytrzymać takiego pressure. Mówię w języku angielskim, dlatego że najczęściej to obcokrajowcy mieli taki problem. Tyle problemów początkowych na dziś. Dzięki serdeczne. Zapraszam do podzielenia się różnymi problemami ze swoimi najemcami. Mogę tych problemów opowiedzieć jeszcze dużo więcej, bo miałem ich setki, jak nie tysiące. Moi pracownicy również ich sporo mieli, więc poproszę ich o takie historie, które mieliśmy również całkiem niedawno. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!